wieczór Państwu. Witam w siedzibie Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej Przystanek Historia w Krakowie. Dziś mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie pod tytułem Armia Wyzwolenia. Antykomunistyczna działalność młodzieży szkół średnich w Krakowie w latach 1967-1970. Gospodynią tego spotkania będzie pani Maria Konieczna z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walki Męstwa i ona też będzie miała zaszczyt przedstawienia swoich dzisiejszych gości. Zapraszam pani. Dzień dobry Państwu. Ja może na początek, zanim zaproszę moich prelegentów, powiem co nieco, dlaczego tutaj się spotkaliśmy. Spotkanie jest poświęcone organizacji Armia Wyzwolenia, czy organizacji młodzieżowej, która w latach 1967-1970 prowadziła bardzo aktywną działalność na terenie Krakowa. Poprzez przede wszystkim rozrzucanie ulotek, ale nie tylko, też pisanie napisów, ale poprzez taką swoją aktywność bardzo szeroką, tak myślę, chociaż niekoniecznie zarejestrowaną, o której wiemy, bo wiemy też, że panowie później też byli bardzo długo zaangażowani w działalność antykomunistyczną, niekoniecznie już w takim wymiarze pewnie, ale też cały czas byli aktywni. Dlaczego? Armia Wyzwolenia nie jest jedyną organizacją, która zajmowała się rozrzucaniem ulotek, pisaniem, rozrzucaniem czy pisaniem napisów. Natomiast skala przedsięwzięć, jakie Służba Bezpieczeństwa podjęła przeciwko Armii Wyzwolenia, jest wyjątkowa i fenomenalna. Dlaczego tak mówię? Ja się powiem, dlaczego ja się tym zaczęłam zainteresować. Ja długie lata pracowałam w archiwum i tam udostępniałam różnego rodzaju materiały archiwalne i któregoś razu dostałam zamówienie na akta. Okazało się, że akta liczą 65 tomów akt i dotyczyły właśnie rozpracowania Armii Wyzwolenia. To jest naprawdę fenomen na skalę, myślę, że chyba wszystkich archiwów IPN-u w całej Polsce. Nie wiem, czy jest druga taka sprawa, tak obszerna w jakikolwiek innym archiwum IPN w Polsce, że na jedną sprawę, czyli na sprawę rozpracowania organizacji młodzieżowej, bezpieka zgromadziła materiał, który objął 65 tomów akt. Jest owszem sporo innych spraw dotyczących rozpracowania różnych osób, grup, które zajmowały się ulotkami, napisami, wrogą propagandą, ale one obejmują jeden tom, dwa, trzy być może, ale żadna inna nie obejmuje 65 tomów. W zasobie krakowskiego IPN-u jest druga co do wielkości sprawa, obejmuje, że tak powiem brzydko, tylko 17 tomów i to jest sprawa dotycząca rozpracowania Konfederacji Polski Niepodległej już w latach 80. Więc ta skala jest olbrzymia. Ja bym chciała, chcielibyśmy dzisiaj pokazać, że zaprezentować tę działalność, ale troszkę konfrontując materiały archiwalne, które znajdują się w zbiorze archiwalnym, czyli to jak bezpieka postrzegała organizację i to, żeby panowie nam powiedzieli, co panowie, jak panowie w tym byli. Ponieważ tutaj też od razu zdradzę, że jak powstał artykuł o tej Armii Wyzwolenia, to panowie byli troszkę zaskoczeni, tak powiem bardzo delikatnie, skalą tych przedsięwzięć, jakie bezpieka podjęła. Dlatego chciałem tak w jakiś sposób skonfrontować to, co zostało wytworzone, a to w jaki sposób faktycznie panowie, jak panowie działali w tym, jak to odbierali, bo to jest taka dwie różne strony zagadnienia. To ja poproszę może naszych gości dzisiejszych tutaj do przodu, pana Jana Jarosza. Pan Józef Kisielowski. Pan Maciej Krasiński, to w zastępstwie pana Krzysztofa Krasińskiego. Pan Jacek Pyś. I pan Marek Pyś. Jeszcze pana Kowalca poprosimy.
Dzień dobry panu. Witam serdecznie, no i mam nadzieję, że jakoś uda nam się skonfrontować to, co jest w materiałach archiwalnych i z tym, co panowie mają do powiedzenia, czy chcieliby nam powiedzieć, podzielić się tymi swoimi doświadczeniami z tego czasu. Ja sobie zacznę od początku może. 2 grudnia 1967 roku, to jest początek, wtedy bezpieka została postawiona w stan gotowości, ponieważ wtedy to w centrum Krakowa, na ulicach Świętej Anny, Jagiellońskiej, Straszewskiego, Franciszkańskiej, Sławkowskiej, Floriańskiej zostały rozrzucone ulotki. Precz z komunizmem, precz z podwyżką cen mięsa, niech żyje demokracja. Ulotek funkcjonariusze namierzyli około 100. No i wszczęto alarm. Zaczęto rozpytywać okoliczne osoby, namierzać ewentualnych, no poszukiwać. To był początek, panie Janie. Tak, to rzeczywiście jest pierwsza akcja, którą zorganizowaliśmy w Śródmieściu Krakowa. Ulotki były częściowo rozrzucane, częściowo naklejane. I tutaj muszę powiedzieć, że występowaliśmy w imieniu dorosłych. Była wtedy podwyżka cen mięsa, ludzie przeklinali. No, żadnych protestów oczywiście nie było, czy to w zakładach pracy, czy na ulicach. To dopiero się stało 3 lata później. Więc my byliśmy jakby wyrazicielami woli społeczeństwa i tutaj wyruszyliśmy na miasto w 2 grupach. Krzysztof Krasiński zrobił jakiś skomplikowany klej, gdzieś tam w aktach jest analiza chemiczna tego kleju, bo to był klej chemiczny. Co prawda wyszedł różowy, no ale Krzysztof się bronił, ale co ci przeszkadza, różowy? Więc i rzeczywiście był dobry, potrzebowaliśmy bardzo dużo tego kleju. I jak się dosyć szybko skończyliśmy tę akcję, na szczęście szybko, no bo jak się później dowiedziałem ze znakomitego artykułu pani magister, to tuż za nami dwie ekipy ruszyły, funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy może jakieś szli za nami jakieś 15 minut, a my spieszyliśmy się, żeby zdążyć iść do domu, no żeby się rodzice nie denerwowali. I dlatego ta akcja przeszła bardzo szybko. No i tutaj dlaczego akurat 2 grudnia? My byliśmy zafascynowani postacią Józefa Piłsudskiego, a tutaj 5 grudnia wtedy przypadała 100. rocznica jego urodzin i wcześniej robiliśmy spotkania jakieś takie historyczne, przypominające tę postać. Ale tutaj postanowiliśmy wystąpić czynnie przeciwko systemowi, dać znać, że jednak jest ktoś, kto się sprzeciwia. I tutaj to jest właśnie ta... Zaczęliśmy tę akcję wcześniej, bo też chodziło nam o to, żeby jak najwięcej ludzi było na ulicach miasta. To była taka pierwsza akcja. Później już były akcje jeszcze lepiej przygotowane i tutaj w przygotowaniu następnej akcji wielką rolę odegrał Józef Kisielowski, no, który był taki szefem operacji i odpowiedzialny był za przeprowadzenie tych akcji, żeby one były, no, żeby były jak najbardziej widoczne w mieście. To może ja tylko tyle od strony techniki, jak to było i dlaczego akurat wówczas zaczęliśmy. Wówczas nie mieliśmy jeszcze nazwy. To początkowo były różne nazwy, jakie przybieraliśmy.
No ale jeszcze można powiedzieć, że jeszcze wtedy jakieś zorganizowanej grupy z podziałem na poszczególne zadania to jeszcze nie było. No ja tylko tyle mogę powiedzieć, może koledzy. Bo to jest słowo pana komendanta, a pan Józef. Ja tylko może uściśle pewne kwestie, dlaczego zostałem tym szefem akcji, dlatego że zależało nam, żeby rozrzucić te ulotki, a także żeby powrócić do domu bezpiecznie, dlatego że no, mieszkaliśmy w różnych częściach dzielnicy Brzeguszki. Także musieliśmy się dzielić na dwie, trzyosobowe takie grupki i niepozornie dostać się do centrum w miejscach takich najbardziej ruchliwych, prawda, czy tutaj właśnie przy Anny, czy gdzieś nawet przy Basztowej, starać się rozprzestrzenić te ulotki, były to czy z tramwaju, czy rzucane po prostu do góry. Różne metody staraliśmy się opracować i szybciutko mieszać się z tłum i uciekać. Były takie dosyć też zabawne sytuacje, znając niektóre przejścia na ulicy Szewskiej do rynku przez podwórka. No staraliśmy się jakoś tam przebiegać, prawda, po klatkach schodowych, po tych podwórkach, żeby zmienić w ogóle, jak to mówią, miejsce rozrzutu. No i dosyć nam się to udawało. Przyznam się szczerze, nie mieliśmy bladego pojęcia, że jesteśmy obserwowani, że w ogóle jesteśmy inwigilowani, że już taka duża grupa za nami tych milicji i tajniaków chodziła. Dopiero w ostatnim czasie, kiedy uciekając, że tak powiem, z rynku, dostaliśmy się frontalnie na taki patrol milicyjny. W ten czas no, troszeczkę dreszczyk emocji po nas ciareczki przeleciały i tak to no, zaczęliśmy się w ten czas chyba dopiero obawiać tego wszystkiego, co my robimy. Ale no, taka młodzieńczy zapał i bunt był, że nadal chcieliśmy jednak jak największą grupę społeczeństwa informować o tych wszystkich zachodzących procesach, na które było takie, no powiedzmy sobie, ciche przyzwolenie, ale wewnętrznie ludzie jednak nie akceptowali tych wszystkich. Nie wiem, może tu kolega jeszcze coś doda. No ja może powiem jeszcze o takiej sprawie, w jaki sposób powstawały te ulotki. No te ulotki powstawały po prostu w bardzo prymitywnych warunkach. Konkretnie za tą techniczną stronę był odpowiedzialny mój brat Krzysztof Kraśnicki i on po prostu skupił pewną ilość, można powiedzieć z perspektywy teraz, że to były zabawki tak zwanego małego drukarza i tak dalej. I to się po prostu składało literki i odbijało na papierze, który był potem przez Ubecję bardzo wnikliwie badany, coż to był za papier, a to był normalny papier kupiony. Rzuty amerykańskie. Ja ze swojej strony również chciałem zwrócić uwagę na to, że nie tylko sprawa akcji tutaj takiej była przedmiotem działalności tej organizacji, ale również takie sprawy edukacyjne tutaj były też prowadzone, prawda, pogadanki dotyczące pewnych okresów historycznych, powstań narodowych, pewnych zakłamań, które powszechnie były wówczas robione dotyczące Katynia i tak dalej. Te sprawy były też również na łamach organizacji wyjaśniane. Tutaj chciałem jeszcze przytoczyć taką, no może ciekawostkę, że po prostu sam komendant uciekał po torach, prawda, nasypu, który biegnie przez dzielnicę Brzeguszki.
który w tej chwili jest, że tak powiem, w rozsypce, bo jest rozbudowywany. Dokładane są tory na miejską kolejkę. No i tutaj... Ale tutaj chodzi również o to, że kolega Jan uciekał po wkładach kolejowych, dzięki czemu psy no nie bardzo go mogły wytropić. Chodzi o to, że te podkłady kolejowe drewniane, one są nasycane olejem, który po prostu wydziela wysokoaromatyczne związki, które po prostu no, węch psa zostaje, prawda, uszkodzony, że tak powiem, nie jest w stanie podążać za właściwym śladem. No może przekażę teraz mikrofon. To może jakieś uzupełnienie, bo to właśnie tutaj kolega Maciek zauważył, bo no byliśmy nieuchwytni dlatego, że no przechodziliśmy, cała grupa wracając do domu przechodziła pod tym wiaduktem na ulicy Grzegórzeckiej i rzeczywiście myśmy oczywiście zauważyli, bo ktoś nam tam doniósł, że widziano patrol cywili i umundurowanych funkcjonariuszy milicji z psem, którzy no, w okolicach ulicy Titla tropili. No ja właśnie przyszedłem no, i mówię, że no, no niedobrze z nami, a tu kolega Maciek mówi, nie, to nie ma się co obawiać, każdy pies straci trop, no, przy torach, a uczył się, rzeczywiście się uczył. Więc to tutaj i przypadek pomagał, że nie mogli nas w żaden sposób wytropić. To czysty przypadek, nasze miejsce zamieszkania. Ale zapytam o początki panów, pana Jacka, pana Marka, bo to panowie dołączyli później. To chciałam jeszcze zaznaczyć, że tutaj panowie rozpoczęli działalność będąc w 8 klasie szkoły podstawowej. To znaczy, ja chciałem powiedzieć, że tak wszystko to się zaczyna od rodziny w ogóle. Bo wszystko bierzemy od rodziców, od dziadków i tak dalej. Nie bierze się z niczego jakaś tam postawa młodzieży, prawda? Takie było wychowanie, tak zresztą takie losy były mojej rodziny. Mama uciekała, zerwała przed czerwoną zarazą, tato z Dynowa przed brunatną zarazą, bo była wpadka waka, także się znaleźli w Krakowie, tu się poznali. No i tutaj tak. Ale to zawsze od samego początku po prostu nam mówili prawdę. I ta prawda no, była tak porażająca, tak niesamowita, że nas ukierunkowała i to polega to głównie to jest rodzina. W każdym państwie najważniejszą rzeczą to jest rodzina, można powiedzieć, bo od niej zaczyna się wszystko. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że chciałem tylko anegdotycznie powiedzieć o tym szewskich przechodkach przez podwórka, że przydało się to mi w stanie wojennym, jak pacyfikowało ZOMO rynek i kto jeszcze znał te jeszcze przechodki, to uciekł, a kto nie uciekł, to go straszliwie wtedy masakrę na rynku zrobili, bo potem się przeniosło to do huty, w hucie było swobodnie harcować, mnie tylko raz tam złapali, także nie było źle po prostu. A co do jeszcze tylko powiem za Marka, bo on to się nie przyzna, ale jak to Jasiu powiedział o tych podwyżkach mięsa. Mój brat jest mięsożerny, on za mięso by zabił, w związku z czym każdy ustrój obali, jakby mu zabrał mięso. Przekazuję ci to. No to co Jacek powiedział, to jest najważniejsze dla mnie, właśnie rodzina. W ogóle chciałbym, chyba wszyscy serdecznie dziękujemy za to wszystko, co pani zrobiła. Bo to dla nas jest bardzo ważne, bo... W ogóle zacznę na takich pierwszych bardzo ważnych. Każdy to było dla nas bardzo ważne, jak zobaczyłem ten artykuł, tą pracę całą. To dla mnie to był ogromny szok. To znaczy to, co powiedział Jasiu. W ogóle absolutnie nie zdawaliśmy sobie sprawy ze znaczenia naszego działania. Że ono ma taki zasięg, jeżeli chodzi o reakcję, władz SBC. Także no, na początku byliśmy gdzieś ciągle, no, robiliśmy, bo tak trzeba. Tak trzeba, powiedzieliśmy, tak trzeba i do widzenia, bo trzeba protestować. Trzeba słuchać, a trzeba zapewnić, a co trzeba. Tak nam, to pomóż Bóg. I tak nas ciągnęło do tego.
My dołączyliśmy z Jackiem później, znaczy Jacek wcześniej, ale ja się po Jacku miał tyle zaufania, że mnie też postawił wciągnąć to wszystko. Ja miałem no, tę trudniejszą rzecz, że byłem o rok starszy, byłem prawie już pełnoletni. I to już moje mnie takie, ja sobie oczywiście nie zdawałem z tego sprawy, bzdura. Wręcz przeciwnie, wydawało mi się, że to dobrze, że wreszcie. I to było to, ja pamiętam jeszcze taką akcję, Jasiu, jak wróciłeś ulotki z 18, dokładnie pamiętam, na cicho, bo tam się też chodziło, gdzie studenci. Dlatego też zmyliło to trochę chyba SBC z tego powodu, że myśleli, że to jednak, zresztą nasz genialny dowódca był tak na tyle zorganizowany, że oni w ogóle nie posądzali SBC, nie posądzali absolutnie, że to mogą być ludzie z szkoły średniej, no to studenci najniżej, no to było najniższy pułap. To było to, no jeszcze takie rzeczy, bo wszyscy byliśmy z grzegu, no to się właśnie wydawało, że my teren mieliśmy absolutnie panowany, bo tylko na Grzegórzki jest bardzo wiele dróg i bardzo... Ja się wyłamałem raz z organizacji, muszę przyznać się teraz bez bicia, że jak to robiliśmy w 68 stop działaniom, prawda, taki wyszedł rozkaz, żeby jednak nie, jak głosowanie, żeby nie. Nie szło nasze działanie na kark innych, to pan Leszek wtedy tam się trochę wyłamałem, bo dostałem taki straszny łomot na ulicy Siennej, strasznie pobito, tam studentka upadła i tam zaczęli ją bić. Wtedy no, 3 dni branie przytomnym, ale to było, no, wyłamałem się, bo to dusza nie pozwoliła nie zareagować. I mówię, wszystko to, co robimy, bo my nie wiedzieliśmy, że to ma takie znaczenie, ale tak po latach widzę, to jednak to była jedna taka miejsca, gdzie coś się działo, że ludzie jednak ci chodząc do pracy, tak zauważyli, że nagle jednak nie, no nie jest tak, jak jest, no, że ktoś tam z tych ulotek było naprawdę bardzo dużo, no, naprawdę bardzo dużo. No, nas, ileś tam osób było, jak każdy wziął plik, ileś tam 50 ulotek, to miało ogromne znaczenie. W różnych miejscach Krakowa się nawydawało, że to cały Kraków jest zarzucony, bo tu ulica Gołębiowa na Gołębi też bardzo się działało, bo to łatwo było uciekać. To raz, a drugie sprawa tam z Wotwarana, tej bohemy artystycznej, która była, żeby też wiedzieli, co jest grane. Tak jest, jubilec, o to chodzi. Ja tam znalazłem pierwszy ulotki, a potem drugie w pałacu Pokolana. To porzucałem. Tak jest, tak pamiętam. Byłem zdumiony, bo nie było więcej jak 2 osoby wtedy. Prawie nagle tych ulotek się trochę w pałacu Pokolanami. Pamiętam, przyniosłem to, tutaj jedno słowo, króciusieńko, do krakowskiego klubu szachowego wtedy na pierwszym roku. I tam rozdało całkowicie. No są większe rzeczy, które mi się tam zdarzyły, to nie jest opisane, ale które mi się zdarzyło, to na przesłuchaniu. A to może dojdziemy później, dobra? Ja bym tak chciał po kolei. Może pan Roman jeszcze, o początkach. Początki były, że tak powiem, dosyć... ciężkie, no, dla takich młodych ludzi, no, to były, że tak powiem, poważne wyzwania, dokładnie jeszcze myśmy sobie tak z tego nie zdawali sprawy, co robimy, w sumie byliśmy dziećmi, no, mieliśmy po 16-17 lat, to była duża odpowiedzialność, mając jeszcze rodziców, no, przyznam się, że to była, jak teraz patrzę z perspektywy lat, to braliśmy się za rzeczy praktycznie niemożliwe. Ja sam właśnie, tak jak tutaj kolega Marchewczyk powiedział, w 64 czy 65 roku już chodziłem pod Barany, tam grałem w zespole na jakiś kurs gitarowy, akordeonowy.
I tam właśnie też w kinie i na dziedzińcu rozrzucaliśmy te ulotki. Sam też miałem przygodę taką dosyć trochę tragiczną, trochę śmieszną. Już będąc w technikum w pierwszej klasie chyba, jak były rozruchy ze studentami, tutaj całe akcje, byłem akurat pod Filharmonią, policjanci nas tam przepychali w kierunku placu pod urząd miasta, na wysokości kurzy gdzieś tam zaczęli strzelać gazem, ja się obróciłem. Przypadek zrządził, że rękę wystawiłem do góry, dostałem tym granatem łzawiącym w rękę, spaliło mi rękawiczkę, rękę poparzyło. To się tak już troszeczkę, że tak powiem, wszystko miało ku końcowi, ale jeszcze był tłum ludzi. Nagle podjeżdża czarna Wołga, wyskakuje ojciec z kolegi z pierwszej, z klasy, z którym byłem w technikum. I się okazało, że to jest milicjant. A myśmy razem byli na tej całej zadymie. Wrzucił nas do tej Wołgi i odwiózł na Mogilską. Tam jego kazał mu iść do domu natychmiast i mnie też puścił. Nie wiem, czy to był jakiś, że tak powiem, ktoś czuwał nad tym, że a on się nie dowiedział, bo tam żeśmy tak samo ulotki rozrzucali pod tym wszystkim. Także to była taka zabawna sytuacja, że jeszcze w ogóle się przejechałem milicyjną w trakcie tych zamieszek. Także no, bywało różnie, ale rzeczywiście no, jestem pod wrażeniem, że tak powiem, zgromadzenia takiej ilości materiałów na nasz temat. No i jednak podejrzewam, że byliśmy niezłą organizacją, że skoro nas po 3 latach dopiero wykryli. Jakieś te geny patriotyczne w nas były. To teraz oddajmy może głos funkcjonariuszom bez opieki, jeśli państwo się nie mają nic przeciwko. A więc ten 2 grudnia to był początek i wtedy założono sprawę operacyjno-śledczą o kryptonimie Wolni. I tak długie lata była określana sprawa Wolni, Armia Wyzwolenia, może pewnie z tego. Potem jakiś czas później, już pod koniec bardziej, przerejestrowano na kryptonim Fanatycy. Ale Wolni mi się podobało. Wolni, a potem Fanatycy. I tak, proszę przedstawię państwu działalność Służby Bezpieczeństwa, jakie podjęto kroki w celu na namierzenia tych sprawców tego zdarzenia. A więc tak, polecono, aby patrole z rejonu Starego Miasta legitymowały chłopców o podejrzanym wyglądzie i notowały ich dane personalne, aby wypytywali o kontakty koleżeńskie. Co robiono 2 grudnia? Czy posiadają oni albo ich koledzy drukarki szkolne? Czy posiadają tusz, klej, poduszkę do tuszu? Polecono podczas przeprowadzonych rewizji zwracać szczególną uwagę na posiadanie drukarek szkolnych, kleju o specyficznym zapachu koloru różowego, tuszu koloru fioletowego i poduszek do odciskania czcionek. Postanowiono zebrać jak najwięcej informacji o poszczególnych grupach młodzieżowych oraz uruchomić posiadane w nich źródła informacji. Zaangażowano również sekcje do spraw nieletnich oraz dzielnicowych poszczególnych rejonów. Tutaj taka ciekawostka. 2 grudnia zatrzymano również w centrum Krakowa na okoliczność właśnie tych ulotek parę, która się przyglądała i czytała tą ulotkę i tą parą okazał się Wiesław Dymny. Jest przesłuchanie właśnie w aktach Wiesława Dymnego, co robił w tymże dniu, że rano był w kawiarni, potem wrócił do domu, ugotował obiad, potem poszli do kina. Tutaj to jest początek dopiero, ale już chciałam państwu przedstawić takie statystykę, jeśli chodzi o sprawę kolportażu wtedy w Krakowie za rok 1967. I przez cały ten okres czasu w Krakowie odnotowano 11 wypadków kolportażu, który obejmował 149 egzemplarzy ulotek, z czego z tych 149 egzemplarzy 96 ulotek pochodziło właśnie z 2 grudnia. Więc to pokazuje też jak gdyby skalę tego 1967 roku, jak, no, czy w ogóle takie wydarzenia miały miejsce wtedy w Krakowie. Potem mamy styczeń 1968 roku. Tutaj też bezpieka była bardzo zaniepokojona, oczywiście też wciągnięte w akta, bo dokonano kolportażu ulotek w blokach przy ulicy Stachiewicza na Azorach, czyli mieszkania wojskowych w tamtym czasie. I tutaj też właśnie no, to zostało włączone, bo panowie, znaczy, no, ta grupa była podejrzewana, że to jest ta sama grupa, która dokonała kolportażu, ale tutaj tak państwu chciałam pokazać, jakie działania podjęto. Wtedy bezpieka postanowiła pozyskać wzory pism od wszystkich uczniów,
4-8 ze szkół podstawowych numer 113 i 119. Taka była skala, że po prostu sprawdzono wtory pisma od wszystkich uczniów dwóch szkół podstawowych z rejonu. Bezpieka, to były generalnie dwa rzuty, więc bezpieka zastanawiała się, jak się sprawą zająć i 7 marca 1968 roku przyjęto nowy plan rozpracowania, podjęto nowe działania w celu namierzenia sprawców. I tak, w marcu podjęto wzmożone działania organizacyjne. Do tych działań postanowiono użyć następującej siły. Patrole oficerskie w sile 40 ludzi w ubraniach cywilnych miały pełnić służbę na posterunkach obserwacji zakrytej od poniedziałku do czwartku od 8 do 14. Funkcjonariusze ZOMO w liczbie 35 w ubraniach cywilnych mieli zostać włączeni w piątki, soboty i niedzielę od godziny 18 do 2 po północy. Dwie grupy do walki z chuligaństwem i ogniwa pogotowia patroli zmotoryzowanych miały działać według dotychczasowych zasad, ale ze szczególnym uwzględnieniem podejrzanych o kolportaż. I tutaj ta praca miała być ściśle kontrolowana. Mieli się dowódcy kompanii, plutonów ZOMO mieli się rozliczać z wykonywanych zadań. Mieli odbywać codziennie odprawy o godzinie 18:00, składać relacje pisemne z uzyskanych wyników. Także były to takie działania na dość szeroką skalę zakrojone. Natomiast to jest plan z 7 marca. Natomiast wiemy, że 8 marca doszło do wydarzeń marcowych, jak już to było powiedziane, wtedy panowie choć pewnie chcieli, ale nie podejmowali działań, tak? Rzeczywiście wtedy nie podejmowaliśmy w kolportażu żadnych ulotek, bo tutaj uznaliśmy, że ruch studencki swoje postulaty ma szansę zrealizować, bo był to ruch w obronie kultury narodowej, przeciwko cenzurze, przeciwko represjom. Jakoś teraz wprowadzono takie nazewnictwo, które pochodzi z Trybuny Ludu, wydarzenia marcowe, a były to masowe demonstracje studenckie we wszystkich miastach akademickich, a tam, gdzie nie było uniwersytetów, to demonstrowała młodzież szkół średnich. I na co zwracam uwagę, żeby to określać, demonstracje studenckie, demonstracje młodzieżowe z marca 1968 roku. Bo zresztą to jest taka maniera wprowadzona właśnie przez Trybunę Ludu, że tam są wydarzenia marcowe, sierpniowe, czerwcowe i grudniowe. No więc to oczywiście Trybuna Ludu miała to na celu zamaskowanie istoty tych demonstracji. Demonstracje studenckie, demonstracje robotnicze w grudniu 70 roku, tu właściwie można był używać określenia masakra robotników na wybrzeżu w grudniu 70 roku. I niestety współcześnie się to podejmuje. No, proces grudnia 70. No, albo no, tutaj no, grudzień 70. No, nikogo nie zabił, tylko zabili funkcjonariusze milicji i ludowego wojska, no, którzy no, z broni maszynowej strzelali do bezbronnych ludzi. Więc powracając do marca, do demonstracji studenckich z marca 70 roku, uważaliśmy, że wtedy postulaty, jakie wysuwał ruch studencki, są możliwe do realizacji w ramach tego systemu. A my występowaliśmy przeciwko temu systemowi komunistycznemu. Nam chodziło o Polskę niepodległą, a nie o poprawienie czy usprawnienie systemu, który istniał. No, od czasów odwilży, czyli października 56 do 68 roku, no, system się bardzo zmienił na niekorzyść, rozwinęła się bardzo cenzura, no, która zagrażała kulturze narodowej, rozwinął się bardzo system inwigilacji, ten system stawał się coraz bardziej nie do zniesienia. I tutaj była wielka szansa ruchu studenckiego, że ktoś może podejmie te postulaty,
Ale okazało się, że no, w kierownictwie partii przeważył kierunek zupełnie inny. Nadano temu hasła walki z sionizmem i tym podobne, więc ruch studencki został zduszony. Tam były, o czym się dzisiaj nie mówi, ale masowe relegowania. No, potrafili na, we Wrocławiu z jednego dnia relegowali 1600 studentów, dlatego że nie przyszli na zajęcia. Później to oczywiście przyjmowano, ale znowuż nie wszystkich. Także tutaj jeśli chodzi o marzec 68, to dodam, no wtedy masowe te represje. No. 2700 osób zatrzymanych na ulicach. Przy czym okazało się, że większość to akurat nie byli studenci. 150 osób postawiono w stan oskarżenia. Studentów relegowano z uczelni, wcielano obowiązkowo do wojska. I o tym się jakoś nie mówi. Taka nazwa marzec 68. Nie, demonstracje studenckie. Brutalnie zmiecione pałkami na ulicach. Idziemy dalej zatem. I kolejny dokument, który odnajdujemy w aktach bezpieki, pochodzi 16 lipca, bo tutaj panowie zawiesili tą działalność, 16 lipca. I wtedy to jest postanowienie o umorzeniu postępowania. Bezpieka w związku z tym, że nie udało się namierzyć w żaden sposób sprawców czynów objętych postępowaniem, postanowiła umorzyć postępowanie, dochodzenie, sprawę zamkniętą. Czyli wydawałoby się, że koniec. Ale nadchodzi 27 września 1968 roku. I tutaj bezpieka znowu stanęła na baczność, ponieważ też w tych samych rejonach, właśnie rynku domu studenckiego Żaczek, tutaj obszar centrum, znaleziono 400 ulotek tym razem. Wcześniej było około 100, teraz 400. I treść ulotek brzmiała: hańba na jeźdźcom, wycofać wojska z Czechosłowacji, precz z reżimem Gomułki, niech żyje wolna Polska. Komenda Główna Armii Wyzwolenia. Tym razem nie. Właśnie, dlaczego 27 września? To był przypadek, że jak wiadomo 20-21 sierpnia armie państw Układu Warszawskiego najechały na Czechosłowację, by zgnieść tam ruch odnowy, odwilż, praską wiosnę, jak to określono. I tutaj wtedy to, co dzisiaj wiemy, no to protesty były na terenie Polski przeciwko udziałowi Ludowego Wojska Polskiego w najeździe na Czechosłowację. I tutaj no, kierował słynny później z czarnej sławy generałowie Jaruzelski, Siwicki. Oni bezpośrednio kierowali najazdem na Czechosłowację. I tutaj wtedy usłyszeliśmy, że ktoś spalił się na stadionie dziesięciolecia w Warszawie. I oczywiście jakieś tam były krótkie informacje, a że to ktoś oblał się alkoholem, że związany z alkoholem. My oczywiście prowadziliśmy, wiedzieliśmy od razu, że jest to protest polityczny. No ale zanim zostało wydrukowane te ulotki, bo tutaj trzeba wiedzieć, że to był początek września, a wtedy no, byliśmy uczniami, należało zdobyć podręczniki, zeszyty, a to nie było łatwe w tamtym systemie. Więc jak tylko jakoś pozbieraliśmy te książki, zeszyty, wtedy właśnie Krzysztof Krasiński skonstruował taką ręczną praskę, wykorzystując do tego czcionki z drukarza.
I wtedy te ulotki można było drukować już tysiącami, bo to się robiło bardzo szybko. Swoją drogą, może, jeśli Państwo by gdzieś znaleźli w internecie informację, że przy użyciu dziecinnej drukarki drukowano, to nie, to ten pierwszy rzut, to rzeczywiście umęczyliśmy się przy tym, żeby wydrukować. Jakieś wtedy było około 280 wydrukowanych tych ulotek. Tu bezpieka znalazła, ile tam, 96, no to jednak do ludzi coś tam dotarło. I wtedy rozrzucone zostały te ulotki, jak zwykle w śródmieściu Krakowa, bo to chodziło o to, żeby do jak największej liczby ludzi dotrzeć. I też z drugiej strony, o czym sam fakt pojawienia się ulotek na ulicach, to w systemie komunistycznym to było coś niebywałego. A później te ulotki systematycznie się pojawiały, przy okazji zwłaszcza świąt narodowych. I dlaczego wtedy ustaliliśmy, że musimy zaprotestować? No bo imię Polski zostało poniżone. Bo chociaż to była komunistyczna armia i wiedzieliśmy, że to jest komunistyczna armia, to jak służyli w niej Polacy. Dzisiaj wiemy, że przed samym najazdem na Czechosłowację w wojsku przeprowadzono też czystki, zwolnienia i były też i aresztowania, więc dzisiaj o tym wiemy. A wówczas byliśmy przekonani, że w całej Polsce jest tego rodzaju ruch, a my jesteśmy tylko cząstką. I rzeczywiście dzisiaj, jak znamy badania IPN-u, to ja to nazywam, że to był wybuch działalności konspiracyjnej, bo ulotki kolportowano w 64 miejscowościach, niektórych wielokrotnie. W 49 miejscowościach pojawiło się ponad 200 napisów. I tutaj jawnie zaprotestowali polscy intelektualiści Zygmunt Bycielski, Jerzy Andrzejewski, Sławomir Mrożek, Maria i Bogdan Paczkowscy, to jest Stowarzyszenie Architektów, a także kardynał Wyszyński, przemawiając na Jasnej Górze 26 sierpnia. Protestowała emigracja polska, rząd polski na uchodźstwie w Londynie, partie polityczne. I tutaj, niestety muszę powiedzieć, że we współczesnych podręcznikach cały ten protest jest przemilczany. Jest tylko w tym podręczniku, który ja bardzo krytykuję, czyli Roszaka i Kłaczkowa, profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który to podręcznik obowiązuje w klasach pierwszych liceów, jest używany w ponad 70% szkół w Polsce. Tam cała ta akcja protestu jest przemilczana. Wymieniony jest tylko Ryszard Siwiec, bez podania, kim był, bez zdjęcia. Chociaż w innych podręcznikach, na przykład w podręcznikach wydawnictw szkolnych i pedagogicznych, jest to dramatyczne zdjęcie ze stadionu dziesięciolecia, gdzie płonie. Tak wtedy uznaliśmy, że musimy zaprotestować przeciwko najazdowi na Czechosłowację. Co nas wtedy bardzo bolało, to udział Ludowego Wojska. Wiedzieliśmy, że to komunistyczna armia, ale że to Polacy tam służyli. Dlatego tak protestowaliśmy, bo to była propaganda sukcesu i to nas bardzo bolało, że z różnych źródeł dowiadywaliśmy się o bardzo nagannym zachowywaniu się naszej armii, prawda, na terenie Słowacji, a tu wszystko było, że zjednoczone, prawda, państwa w Układzie Warszawskim robią, że tak powiem, czyste wśród społeczeństwa Czechosłowacji. I stąd tak podjęliśmy taką
decyzję, żeby znowu o sobie dać znać, przypomnieć sobie, żeby to społeczeństwo nie szło jak te przysłowiowe szkapy, tylko żeby troszeczkę zaczęli myśleć. I mieliśmy tą troszeczkę lepszą technikę, prawda, powielania dzięki kolegom. I to nam się udawało, a naszym celem było zasygnalizowanie w punktach takich ruchliwych, czyli na Anny, prawda, pod centrami handlowymi, gdzieś w rynku, gdzie młodzież studencka, prawda, gołębia i te tereny, planty, to tam staraliśmy się to tak po prostu rozrzucać i, no i tak dawaliśmy taki początek tym wszystkim późniejszym ruchom, bo to było takie obudzenie sumienia narodu, żebyśmy troszeczkę dali z siebie taką refleksję, żeby innych pobudzić do tego wszystkiego działania. Co ja mogę więcej powiedzieć? Tutejszy koledzy. Dlatego różowego. Różowego. Może jeszcze tylko tyle, że nie wiem, czy pamiętamy wszyscy powiedzenie z tamtych czasów. Cała Polska czeka, na swego Bóg czeka. Dlatego, że takie nazwisko nosił ówczesnej partii w Czechach, który właśnie rozpoczął tą rewolucję na Czechosłowacji. To jest jedna od dygresji, które będę, bo Marysiu, wspomniałeś o tym, że w szkołach robiono, przeglądano w szkołach to, co i jak robi. I fakt był taki, że Grzegórz, Janek z Grzegórzek pochodzi, ja chodziłem do swojego liceum wtedy, z tym zakładem zwany. I pamiętam, przed 17 września zmieniono nagle nauczyciela historii. Był Chorodyski, który był tam wyrzucony gdzieś z pierwszego liceum przed nas. I nagle na lekcję historii przychodzi dyrektor, pamiętam, taki mały się nazywał. Weniowski. Weniowski. Strumidło, tak? Mały taki był. Przyprowadza nam, mówi Nowy, który jest nauczyciel historii dzisiaj, bo tamten musiał odejść. Tak. I ten właśnie człowiek, ten, którego Strumidło przyprowadził, jakimś wyciąga, ja byłem wtedy wójtem klasy, wyciąga jakąś tam broszurkę i mówi, że tu ma Wyszyńskiego, że już nie ma raju, prawda, nowy czas nastał. To jest tuż przy 13 września. Ja tam w ostatniej ławce, gdzieś tam w kółko i krzyżyk grałem przed kilkarzyku, nagle podnoszę rękę, mówię, panu się ma ten Wyszyński z kimś pomylił. Mówię, z tym Andrzejem, który jest niemożliwy. No i tam tekst do mnie, że no, kręgosłup wolną ręką przeklity i tak dalej, jakiś taki tekst. Ja powiedziałem, w takim razie ja mam taką lekcję w dupie i wychodzę z tej klasy. I co dziwne, wyszli wszyscy za mną. No bo starosta kazała, no to się wychodzi. W sensie, afera zrobiła się tak potworna, że nie wiem, bo wyszło, że to prowokacja, bo wszyscy ci, którzy wyszli, musieli przyjść z rycami do szkoły, zrobił się wiec na korytarzu i dlaczego, co, o co tu poszło. O to poszło, że mieliśmy wtedy znakomitą nauczycielkę języka polskiego, panią Wandę Żukowską, potem bardzo mocno włączona, ona była szefową przez wiele lat oświaty w zarządzie regionu i dostała polecenie, żeby z okazji 17 września zrobić taką kartkówkę w klasie, żeby coś napisać. No więc ja, wychowany na tej wolnej Europie, napisałem ten dożu w Grecji, bity 17 września, bo ja mam potworną aferę dla błagania wszystkich świętości, żeby wycofał tą swoją kartkówkę, żeby nie było na przyszłość, żeby byłem chory w ogóle. Widziałem, o, taki. No i wtedy Strumidło rzeczywiście zrobił spotkanie w dużej klasie, to odpuśćmy to, nie ma o czym mówić. Temat za. I rzeczywiście, o co chodziło, że potem plota chodziła, że ja się kogoś niżej chyba. Nie da się ukryć, któryś tam klasie niżej byłeś ode mnie. I wtedy wyszło, że on miał pistolet, w ogóle to bandyta był, bo już wtedy dowiedzieliśmy się, że to cała ta szarańcza była w 8 liceum Dynowskiego, który na tym. I to była jedna rzecz, dlaczego nie wspominam, bo w pamięci nie bywały. Ci się stąd dzieli, bo zaczął się zainteresowanie obecnie w ogóle moją działalnością, paternicy i inne rzeczy. Ja też zresztą wtedy dzięki Jankowi pewnie no,
robiłem wiele rzeczy później w życiu innym niż tego. Ale nie zapomnę tych ulotek Ape Rocha. Widziałem się takie ogier, Roger przyniosł do domu. Ojciec mój wtedy był dyrektorem budowy osiedli, wtedy no, chciał osiedli, tylko hoteli Orbis, taki był barak przy hotelu Krakowia i przyniósł to do pracy, co syn przyniósł, no właśnie, tam gdzieś ty rozrzucił w tym pałacu pod Baranami. Taki zafascynowany, no było nas dwóch, na było ludzki, sobie się cholera z to, co zrobił. No, teraz wiem, że po tylu latach, że to ty. Ale jak swój człowiek. Jest swój człowiek. No. Ja to przyniosłem do domu. Ojciec to wziął następny dzień do pracy. Tam, jak okazało się, był no, w takich instytucji, to był dyżurny ubek. Ojciec mu to jako koledze swojemu pokazał. Ojca gdzieś wysłali tam do centrali do Poznania. Następny dzień przyszła ubecja do mnie do domu, pytając się, czy ojciec jest jakiś taki istotny. I rzeczywiście miałem dwie sztuki tych czteropunktowych wrotków podpisane na Pelorze i to znaleźli. To było moje pierwsze zatrzymanie w życiu. Zabiliśmy wtedy na Patorego, jak coś pamiętam. No i byłem wypytywany, no czy mogłem powiedzieć, no tutaj widziałem, że tutaj powiedziałem, że zainteresowałem jedno, że byłem chyba sam, a wszystkie ulotki się odleciał, a jeszcze drugie, chyba dziewczyna jakaś dorzucała pod jubilatą. Też w jakimś krótkim okresie czasu. To tyle było mojej, Marysi już więcej się nie połączy. Dziękuję. Było tyle mojej absolutnie doświadczeń, co Jankowi po wielu, wielu latach powiedziałem, że no, no takim był promotorem moim tej działalności. Jako młodszy kolega. Proszę. Jako młodszy kolega. Jako młodszy, no, proszę mnie wypowiedzieć. Nie, ja jako starszy. Starszy. Ale tylko już do przedmiotu ma dobrze, ale... Do trzech chodzi, do trzech. Ja chodziłem w ogóle. Dobre? Ja dobrze. Ja dobrze. Ja ty byłeś w ogóle w ogóle. Ostatnio pierwszy filmik. Dla uzwolnienia Korzana Chorowskiego to dużo mówić, że... Nie mnie tylko pana Chorowskiego, tylko chcę powiedzieć jedno, że w jego biurku znaleźli bardzo dużo różnych materiałów antykomunistycznych, bo jakieś takie coś przeszukanie było też i w jego szukanie znaleźli. Bardzo materiał. On był bardzo dziwny człowiekiem, dlatego nigdy nie podnosił kamienia, bo z jednej strony był taki ortodoks, jeżeli chodzi o takie sprawy, że nie wolno o tym mówić, a w pewnym momencie, kiedy raz tak coś dziwnego z niego wychodziło, nigdy nie przejrzałem go do końca. Nie wiem do końca, jakie człowieki, ale chcę powiedzieć, że jednak znaleźli u niego materiały rodowe. To tak. Czy za Słowacji?
tak powiem, to faktycznie to była jedna z większych akcji ulotkowych wtedy, bo no, tam było tych ulotek około 400, natomiast zestawienie na koniec sierpnia 1938 roku to bezpieka namierzyło około 90 ulotek dotyczących właśnie protestu wobec najazdu na Czechosłowację, więc jak gdyby to była dość duża skala, no dużo większa skala. I tutaj powiem tak, panowie zaczynają rozkręcać interes, bo kolejny kolportaż, bo to był 27 września, ale bezpieka notuje kolejne kolportaże podpisane właśnie przez komendant Głównej Armii Wyzwolenia albo komendant A.W. Roger, bo to był też pseudonim, o którym nie mówiłam jeszcze, albo komenda Armii Wyzwolenia, albo komendant A.W. Roger. I kolejne rzuty ulotek mamy z 12 listopada, potem 15 listopada, 22 listopada, około 300 ulotek bezpieka namierzyła. No i kolejne kroki są podejmowane przeciwko, znaczy w celu namierzenia sprawców. Tutaj powiem, że przy okazji całej tej sprawy, przez cały ten okres czasu udało się bezpiece rozpracować w sumie około 28 grup młodzieżowych. To są może nie takie sformalizowane grupy młodzieżowe, ale dla przykładu przeczytam. Na przykład grupa młodzieżowa licząca około 20 chłopców skupiająca się w kawiarni Santos przy ulicy Grodzkiej. Albo grupa 15 chłopców spotykających się pod pomnikiem Lilii Wenedy na Plantach oraz w klubie przy Sławkowskiej. Albo grupa 13 chłopców z okolic ulicy Koletek, Gdzieca, Stradomia. Czyli tego rodzaju jakieś grupy, skupiska młodzieżowe, które się gdzieś gromadziły. No i bezpieka każdej takiej grupy zakładała swoją teczkę. Teczka czasem była dość obszerna, gdzie zbrano informacje o tych osobach, oczywiście dane z milicji, od różnych dozorczyń, ze szkoły, informacje o tych osobach, co robią, co robili w danym momencie kolportażu. Także przy okazji tutaj panów udało się namierzyć kilka innych grup młodzieżowych. Kolejny kolportaż mamy z końca grudnia. Do walki z reżimem Gomułki, środki walki, wierny opór, dywersja, sabotaż, niech żyje wolna Polska, komendant Armii Wyzwolenia. Tutaj chciałam, gdyby też się zaczęło właśnie ten, panowie przyszli teraz do liceum, tak, w 8 liceum, czyli ten listopad, grudzień zaczyna się tak dość aktywny w pana działalności. Trochę statystyki. Za cały rok 68 dokonano 32 rzutów wrogich ulotek o łącznej ilości 2160, z czego Komenda Główna Armii Wyzwolenia wykonała 1700, które udało się namierzyć. Czyli na 2100 za 68 rok, 1700 to było wykonane przez Armię Wyzwolenia. Też możemy zauważyć, że jakby wzrasta ilość tych ulotek, tak generalnie. Jakby dalej tutaj panowie są głównymi. Ale jak gdyby też może to jest pokazane, że na jakiś impuls może poszedł też społeczeństwo, bo zaczął też się pojawiać więcej tych ulotek generalnie na mieście. Ja teraz zapytam technicznie, jak to wyglądało u panów. W sensie, czy były narady, czy były spotkania, czy było tutaj ustalana treść ulotek. Jak to wyglądało tak namacalnie? Czy ktoś dozwoływał zebranie? Czy był jakiś sygnał? Czy był podział na sekcje? Tak, to tutaj już była pewna specjalizacja, bo szefostwo całej tej organizacji to były trzy osoby. Tutaj kolega Józef Kisielowski, Krzysztof Krasiński i ja. I to było kierownictwo, tak decydowaliśmy o tym, jakie ulotki, kiedy, bo to najczęściej 11 listopada, te święta, które były zniesione przez komunistów, 3 maj, 15 sierpnia, to były takie okazje. Tutaj często ludzie wychodzący z kościoła, czasem wypadało 11 listopada, to w sobotę to czekaliśmy, aż będzie niedziela, żeby była większa możliwość dotarcia do ludzi wychodzących z kościoła. To były takie, a tutaj za samo wyszukanie miejsc to był odpowiedzialny Józef Kisielowski, który
chciał być na miejscu, opatrzyć ten teren, znaleźć bezpieczne środki, no, uciekli z miejsca kolportażu. Bardzo często był też wysyłany obserwator, osoba niezwiązana, która z dala obserwowała reakcję władz i później zdawała sprawozdanie. No zwykle no, to było no przecież zrobił się tłum, ludzie rozbierali te ulotki, po jakimś czasie przyjeżdżała buda milicyjna, no to znowuż oni zbierali te resztki, czasem wyrywali ludziom z rąk te ulotki. No i oczywiście starali się rozpytać, czy ktoś coś widział, no, najczęściej nikt nic nie widział. To tak, wzywali, kto był pod ręką, to wezwanie na dokumenty na 18 stycznia, czyli na Królewską do Służby Bezpieczeństwa. Więc to wyglądało w ten sposób, że no, zbieraliśmy się i ustaraliśmy. Także tutaj więcej na ten temat może powiedzieć kolega Józef Kisielowski, szef operacji Armii Wyzwolenia. Ja tylko żądam taką dygresję, jaki był pretekst tych spotkań. Zawsze mówiliśmy, że nasz kolega tutaj się dobrze uczy i on nam udziela korepetycji. Tak, i my tam długie godziny spędzaliśmy właśnie na tych wszystkich douczaniach się. I także rodzice byli o nas spokojni, że tam mamy takiego zdolnego kolegę, który nami się zajmuje. A w ten czas wszystko opracowywaliśmy, wszystkie tematy właśnie, jak to rozrzucić, sposoby, no ilości drukowania, no i kwestia była jeszcze, gdzie to schowamy te ulotki, żeby to też nie było w domach jakaś wpadka czy zdrada z której strony, więc to najczęściej tak wyglądało, że dosyć jako młodzież zastanawialiśmy się, jak to wszystko zorganizować, prawda? Nie mieliśmy wzorców, byliśmy prekursorami w tym w ogóle dziele, więc to było dla nas takie bardzo trudne. No, dzisiaj z perspektywy czasu, no to patrząc na to wszystko, no to jest banalne, prawda? Ale w ten czas to mocnośmy się musieli pozastanawiać, jak to wszystkie te problemy rozwiązać. Przede wszystkim, jak kupować ten papier, bo to też była dla nas wielka sztuka. Szło się po papier pakunkowy, kupowało się tam kilka arkuszy i do innego sklepu i znowu koledzy czy koleżanki kupowały i tak chcieliśmy to i tak właśnie w ten sposób to wszystko powstawało. Ta mapa, która była taka dosyć prymitywna, ale no jakoś widać, że ten dom i ci zbierały i nas opisywali. Tym bardziej, że właśnie działania tutaj kolegi Markowczyka z tych starszych klas, one nam troszeczkę odciążały, że tak powiem, ciężar naszych działań, dlatego że oni byli zainteresowani tą starszą młodzieżą i studentami. Nigdy nie zwracali uwagi na tą dzieciarnię, która się wszędzie pojętała, która nosiła z sobą piłkę, grała na ulicy czy coś w ramach, prawda, jakiejś zmyłki. No więc staraliśmy się to jakoś tak wybrnąć w tej sytuacji, żeby nie zostać rozpracowany przez te służby. No a tutaj te techniczne sprawy, no to już rodzina działała. No tak, no to jest głównie mój brat, prawda, techniczny, te sprawy rozwiązywał. Usprawniał dróg przede wszystkim, bo to było najważniejsze, żeby jak najwięcej, prawda, tych ulotek szybko, żeby te ulotki się pojawiały, żeby mogły być w odpowiedniej ilości rozrzucane w miejscach, które tutaj no, działać. Nie wiem, może coś. Ja bym w zasadzie tu nie wiem, szczególnie niż to ja na pewno. Ja tutaj jeszcze do tych ulotek, które kolega Marek znalazł koło jubilatu, to muszę tutaj wyjaśnić, że to była
Katarzyna Lagner, które gdzieś tam wyszły wysoko na te jakieś rusztowania przy bilacie i stamtąd rozrzucały te ulotki, ale nie dosyć szybko uciekały, także wyruszyła za nim jakaś pogoń, no ale udało im się na szczęście uciec. Także no, były różne akcje też, nie tylko ulotkowe, ale i również napisy na murach. I tutaj najczęściej to słowo tragiczne w historii Polski, Katyń. Niekiedy wystarczyło sam ten napis i najczęściej z... Więc to no, wywołało no, akcję niesamowite, bo od razu podjeżdżała ekipa, która to malowała. Także takie hasła jak precz z reżimem, precz z komuną, więc to były hasła precz z komułką, to były hasła no, pisane na murach i różne też były akcje indywidualne. I tutaj może koledzy też coś powiedzą o własnych akcjach, jak indywidualnych pisach, rzucanie ulotek. Ale tak wszystko to, że ja wtedy, kiedy byłem w 69, to byłem maturzystą. Także to było. I jeszcze przyniosłem mam jedno szóstki. Tak. Mówię, że przyniosłem mam jedno szóstki z tego powodu, że no, też parę kłopotów miałem tam. Jeszcze nie zobaczyli po tym zmasakrowanego w tym 68. To już tak podziękowałem. Bo widzieli mi, że lepiej, żeby zmienił szkołę. No tak, jak tak to było powiedziane. Ku moją przerażeniu, bo w szóstce był najwyższy poziom, jest ścisły, przerażony był, nieważne. Ale za to udało mi się tak właśnie, ludzi też wziąłem, pamiętam dokładnie liczbę, pamiętam 25 lat. 25 lat. Udało mi się tam wrócić teren taki obcy. To jedno. No i potem mieliśmy dziwną sytuację z moim bratem. Moi rodzice bardzo ryzykowali, inaczej byli bardzo. Bo tato pracował nasz, oprócz Jarobonii, bo tam śpiewał w Jarobonii, to pracował na Anny. Prowadził mnie tutaj do tego. Na Świętej Jana. Przy kościele. Przy kościele. Tam gdzie sobie jeszcze na tym czasie są. W związku z tym, jak nas najpierw Jacka złapali, przyszli po Jacka, do te nasze baraki na fabryce, powiedzmy, to potem przyszli po mnie na dłużej, ale zrobili niesamowity kipisz dołóg. A tato brał takie prace, których nie wolno było specjalnie lewe prace, czyli znaczy, nie było zrozumiane na druk dla kościoła, ale kościoła próbowało się to nielegalnie. Nielegalnie próbowane, a tato to oprawiał, składał. No i pan tam zdjęcia brata Alberta, takie inne. I oni zrobili straszliwy kipisz, a tam no stos tego i papieru i wszystkiego było. No te dnie, taki tam drugi tylko. Kompletnie to było szok dla nas, że kompletnie ich to nie interesowało. Oni patrzyli tylko, armia wyzwolenia, tylko patrzyli, czy to jest. Tam to my mówimy, nawet nie, potem nie przyszli, nie, no bo oni później przyszli. Blisko, że nic. To był dla mnie... Tam też taka była sytuacja, że ja dostałem 9 ulotek od Jasia. Ileś tam tych 6 ulotek zostało mi chyba, nie wiem, 50 sztuk. Dwa dni przed tym, jak po mnie przyszli, mama je znalazła. Przez przypadek. I je wyrzuciła. I na drugi dzień już ani nie. No i oczywiście zachowanie się moich rodziców było genialne, bo Jacka przyszedł. Jacka przyszedł do elektroniki do tamtej i mówi, tato, Jacka Rezbersa zabrała. Tato wstał, poszedł do sklepu, kupił papierosy i szczerze zrobił. Poszedł. Trzeba mi było, to tam jest, dokładnie. Trzeba mi było. Taki osobisty, już się nazywał osobisty. To się nazywało Mandżu wtedy. Z
Smalec, czosnek i czosnka do zrobienia. Panie Janie, nie mogę zapytać o 18 maja 1969 roku. 18 maja, tak. Tutaj była akcja przygotowana trochę dłużej, no bo to też była rocznica zdobycia Monte Cassino, a także w tym dniu miał się spotkać z młodzieżą premier rządu PRL, Józef Frankiewicz. Miało to być spotkanie młodzieży na stadionie Kraków. Tutaj też było, postanowiliśmy rozrzucić te ulotki. Było wielkie spotkanie, to znaczy kierownictwa, no, na temat akcji ulotkowej, bo to była no, duże zgromadzenie młodzieży. No i prestiżowe, no, premier rządu PRL ma się spotkać z młodzieżą. I tutaj doszło no, do podziałów. No, ja byłem za przeprowadzenie tej akcji, ale Krzysztof Kraśnicki uznał, że takiej akcji na stadionie Krakowi się przeprowadzić nie da, bo to będzie obstawione. Józiu Kisielowski no, zajmował takie wyważone stanowisko, że może, może się uda przeprowadzić. Adam Polak też był natomiast, żeby te akcje na tych, przeprowadzić, że to się uda. Więc rozplanowaliśmy, że dwie wersje. No Krzysztof uznał, że tego się prowadzić nie da i nie warto ryzykować po natychmiast na sławie. Była też druga możliwość, że rozrzucimy ulotki na trasie przejazdu premiera. I rzeczywiście spotkałem się przed stadionem Krakowia z Adamem Polakiem z pakietami ulotek. Ale okazało się, że rozpoczęło się to spotkanie z młodzieżą. No, teren stadion Krakowi był absolutnie obstawiony przez funkcjonariuszy cywilnych, umundurowanych. Jakikolwiek rzut ulotek no, był niemożliwy, no, bo groził natychmiastowym schwytaniem. Wobec tego ja miałem przejść tych ulotek, wyszedłem ze stadionu. I uznałem, że trzeba będzie przeprowadzić akcję na trasie przejazdu Syrakiewicza. I rzeczywiście na ulicy, na skrzyżowaniu Zwierzynieckiej i Podwal Straszeckiego, Staniszkańska Straszeckiego, przed filharmonią i rzeczywiście wyrzuciłem te ulotki z tramwaju. To był no, wielki pęd powietrza, rozniosło to na całą ulicę, na całą okolicę filharmonia, planty. I okazało się, że rzeczywiście premier rządu PRL jedzie w kolumnie przed tymi rozrzuconymi ulotkami. Więc natychmiast zatrzymano te, Służba Bezpieczeństwa zatrzymała tę kolumnę i rozpoczęli poszukiwanie wokół, przeszukanie terenu i dopiero po pewnym czasie premier przejechał na Wawę. No wcześniej zastanawialiśmy się, czy pojedzie na Wawę, czy może na obiad do Hawełki, bo jak wiadomo, lubił dobrze zjeść. Ale okazało się, że no, te ulotki zostały no, dosyć przypadkowo dorzucone przed kolumną no, premierem. I po tym zdarzeniu, no, to już rzeczywiście miasto było już tak obstawiane, że później mogliśmy rozrzucać już ulotki dalej wśród mieścia. Bo tutaj funkcjonariusze cywilni
pomundurowani tak obstawiali w Śródmieście, że niemożliwe było jakiekolwiek rozrzucanie ulotek. No w tych ulotkach wzywaliśmy do bojkotu fikcyjnych wyborów. Zwłaszcza na ulotce napisałem w cudzysłowie tych wyborów, co później już po aresztowaniu funkcjonariuszy się bardzo zdenerwowali. No dlaczego w cudzysłowie te wybory? No wybory to wybory. No tutaj młodzieży muszę wyjaśnić, że to były głosowanie na jedną listę Frontu Jedności Narodu, także partia wystawiała kandydatów. Później każdy właściwie terrorem zmuszali, żeby ludzie szli i oddawali głos bez skreśleń. A jak ktoś się udawał za kotary, to był zaznaczony, żeby coś skreślać. Więc tak wyglądały wybory. I po tym głosowanie, w cudzysłowie wybory, o co się funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, którzy uczestniczyli, bardzo zdenerwowali. Po tym czasie to prowadzili jakieś, już funkcjonariusze mieli jakieś rysopisy, mnie i Józia mieli jakieś rysopisy, a tam jakieś portrety pamięciowe robili. Także funkcjonariusze już mieli jakieś dane, bo przy takim jakimś rzucie tego skandalu, no to jednak zauważyli mnie i Józia. A co było ciekawe, jeszcze służba bezpieczeństwa starała się sprawdzać te miejsca, które myśmy wcześniej rzucali, nawet dozorcy, właściciele domu i tak dalej, mieli obowiązek zgłaszać taką młodzież, czy w ogóle się pojawiają, czy chodzą, czy obserwują. Także już te miejsca myśmy nazwali spalonymi i szukaliśmy troszeczkę innych. Cały kłopot, że nawet na Sławkowskiej takie przejście do rynku było przez podwórko, to ono zostało zamknięte kratą, w części zamurowane, więc szukaliśmy nowych, że tak powiem, przejść i tych wszystkich miejsc, żeby w miarę efektownie rozrzucić te ulotki i wszystkie. I przy okazji jeszcze, tak, koledzy tam mieli takie gąbki i napisy, więc szybciutko jeszcze coś dla zmylenia przeciwnika takie robiliśmy kurs, że jedna grupa szła, potem szła druga grupa i staraliśmy się tak po prostu w jakiś sposób oszukiwać tą naszą władzę, żeby coś doprowadzić. Ale jeszcze jedna rzecz a propos 18 maja, ponieważ później był Pan przesłuchiwany, to zarzucono Panu, że mieli Państwo wtykę milicji, tak? Tak, oczywiście tutaj różne... No mieliśmy też coś takiego jak zbieranie informacji i tutaj były osoby, no, które sobie maszerowały, spacerowały po mieście i obserwowały działania służby bezpieczeństwa i myśmy ich po prostu widzieli, czy to mundurowych, czy tajnych funkcjonariuszy, którzy obstawiali i tutaj no, z naszej strony też było rozpracowanie terenu i niekiedy prawie spotykaliśmy się. Tutaj może kolega odpowie, jak przed podwórza, tam akurat nie przesłuchiwali funkcjonariusze. Tak, młodzież, a staraliśmy się to wykorzystywać, żeby już nie jako chłopcy chodzić, tylko braliśmy koleżanki, niby na spacer, niby gdzieś tam na planty i obserwowaliśmy te wszystkie działania po prostu jak... Ale koleżanki też. Też. Jeszcze taka jakaś śmieszna historia, którą liczyłem, że opowiesz o tym, jak tam sprawdzaliście jakieś przejście ze Stanisławem Dworczakiem i tutaj akurat rozglądają się po jakimś tam podwórku jakieś przejście, a tutaj
wylatuje chyba dozorca i mówi, to może... Akurat ten dozorca mnie rozpoznał, no i zostawił mi drogę, prawda, że już nie uciekł i musiałem tam nieźle się nakombinować i po poręczy uciekać, żeby uciekł mu, bo zamknął, co było ciekawe, wcześniej wrócił się i zamknął bramę główną i zamknął mnie w tym podwórku. No ale jak udało mi się mu poręczy. Także jeszcze jeden taki wypadek właśnie, że kolega Józef sprawdza ten teren i okazuje się, że właśnie drugi, ktoś tam, pan dozorca, czy jeszcze ktoś inny mówi, a wy czego tutaj szukacie, to się brzydko wyraził, jak tu panowie ze Służby Bezpieczeństwa przesłuchują. A oni tam właśnie chodzi wtedy, oni akurat szybko się wycofali, bo Służba Bezpieczeństwa przesłuchiwała i też i mieszkańców takich bramach, przechodni, jakichś przejściach. Ale ja miałam na myśli wtykę, bo na 18 maja, prawda, to zarzucano panu, że skąd pan było wiadomo, że tędy będzie jechał premier, prawda? I że takie były zarzuty, że kto dla was pracuje w komendzie. Tak, no rzeczywiście w czasie przesłuchania padło takie pytanie, no ale skąd wiedzieliście, że będzie przejechał, przejeżdżał, będzie premier? I tutaj funkcjonariusz z całą powagą zadał pytanie, a kto dla was pracuje z komendy? Więc no, niekiedy to też były też przypadki takie, no jak ten przejeżdżający premier PRL. I rzeczywiście po tym, no to już Służba Bezpieczeństwa szalała, zresztą śledztwo, czy tak powiem, przeniesiono do Warszawy. Czyli rok 69 bardzo obfitował już tutaj w aktywność. To ja tak podsumowując może te działania, to był ten 18 maj, potem był 29 maj, właśnie bojkotuje się wybory, 31 maj kolejna partia ulotek, potem 15-20 sierpień do walki z reżimem Gomułki, protestujcie przeciwko sowieckiej okupacji, komendant Armii Wyzwolenia, potem 11 październik, 11 listopad, 12 grudzień. Tutaj przy okazji kolportażu 12 grudnia w okolicach właśnie domu handlowego Jubilat były sporządzone rysopisy również i nawet pojawiło się ogłoszenie w prasie krakowskiej, żeby się zgłaszały osoby, które były w tym momencie przy domu handlowym Jubilat. Statystyka znowu za 69. Za 69 odnotowano 35 faktów kolportażu, w tym 17 wypadków obejmujących 2000 ulotek i 12 wypadków ulotek Rogera obejmujących również 2000, czyli jak gdyby tutaj 2000 wobec 4000, więc to jak gdyby skala. Mieli panowie konkurencję, powiem tak, ale dalej przodowaliście. I praca nawet nie ustaje bezpieki, cały czas szukają, powstaje kolejne plany. Tutaj się funkcjonariusze komendy chwalą, że w sprawie zabezpieczono 230 śladów linii papilarnych, zdaktyloskopowano 1000 osób. Poproszono do oddelegowania do komendy wojewódzkiej milicji w Krakowie 4 ekspertów. Powołano specjalną grupę operacyjno-śledczą. W jej skład wchodziła grupa operacyjna, grupa śledcza, grupa analityczna, grupa do opracowania kartoteki oraz grupa do prowadzenia badań daktyloskopijnych. Zaangażowano kolejnych 26 osób. Tutaj spodziewano się kolejnych akcji 10 lutego. Zabezpieczono rejon miasta właśnie w takich tych miejscach najbardziej niebezpiecznych. Kolejny rzut pochodził z 26 lutego 1970 roku, ale dochodzimy tutaj już do, że powiem, końca sprawy, ponieważ 3 marca dochodzi do aresztowań po kolei. Tak bym chciała, żeby powiedzieć, jak to wygląda.
Powiem tak, no bez wiercy nie udało się namierzyć przez ten okres czasu organizacji, natomiast no, jakby rozszerzali swoje pole działania i doszli poprzez przepytywanie kolejnych młodych osób, kolejnych grup, udało im się dotrzeć do jednej osoby, która do Janusza Godynia niejakiego, który zeznał, że jest przywódcą młodzieżowej o nazwie Rezerwa Armii Polskiej. I on podał, że wśród jego członków jest również inna osoba, która się chwaliła, że przynależy do innej organizacji. No i tak doszli do któregoś z członków organizacji. No i 3 marca doszło do zatrzymań. Proszę powiedzieć tak, jak to wyglądało u panów. To może od pana Romana zacznijmy. Przyjechali rano, nie wiem, już nie pamiętam, około 7. Ojciec wychodził do pracy. Skuli nas, przeszukane mieszkanie całe, mnie i brata, i do 2 samochodów, jednego, brat do drugiego, przywieźli nas na Królewską tutaj. My, że tak powiem, był taki magiel, dosyć intensywny, do wieczora, cały dzień to trwało, bez jedzenia, bez picia. Do toalety też wychodził 2 za mną, pamiętam, i cały czas rozpytywali o wszystkich, a ten już tam powiedział to, a ten powiedział to. A brat już się do wszystkiego przyznał, ja się przyznaj to natychmiast. No było to takie nieprzyjemne, parę razy dostałem ręką po głowie, ale wracając z łazienki, że za długo byłem. Puścili nas wieczorem. Puścili nas wieczorem. No i później już jakby dalsze działania to opierały się na tym, takiej inwigilacji. Cały czas mieliśmy telefony raz, 2 razy w tygodniu czasem. Później trochę rzadziej jakiś ubek dzwonił. Rozpytywał tam o różne sprawy, co się dzieje w szkole, a to, co słychać u kolegów. Ja oczywiście zbywaliśmy to wszystkie do jego bzdety, które opowiadał, tam nie było jakichś rzeczy od nas wyciągnąć. Więc to tak pokrótce, no nie było to przyjemne, zwłaszcza byliśmy dziećmi w sumie, no jeszcze niepełnoletni, więc przeżycie na pewno było. Mama też przeżyła to bardzo, ojciec też, no ale później chodziliśmy z podniesioną głową, że udało nam się stamtąd wydostać. No ja jak mówiłem... Pan Marek Kowalec. Na całe nieszczęście mój ojciec miał spędzał nogę złamaną i był na zwolnieniu lekarskim w domu. I tu oni o 6, chyba po 6 to było rano, z lekgimnazja miałem iść do szkoły. Brat też, to chodzili już do innych szkół, nie do podstawówki. No i nie pozwolili nawet na śniadanie, to już nie było mowy, nie tylko ubrać się z kuli i do... Wiem, że chyba mogłem jechałem z 3 panów, brat innym samochodem, no a potem przesłuchania, no to w ogóle fotografię nam zrobili w 4 pozach czy w 3. Ściągnięcie linii papilarnych, no to jest normalna sprawa. No do toalety wyjście, no to kurczę, jak to mówię, ubek stał za plecami i mówił pośpiesz się. No i oczywiście słynna śpiewka mówi, bo brat już wszystko śpiewa, to tutaj ty też. Nie? No i takie, no i nie wiem, to straszyli nas, no, że nas wywalą ze szkoły. Nawet się dziwię, bo w zeszłym roku był pogrzeb mojego dyrektora, który miał 92 lata. Wielce zasłużony podobno, Józef Rokoszy nazywał. Nawet był ktoś z IPN-u, który przemawiał na jego na trumną w tym, na Rakowicach był. A po prostu w szkole się nie dało wytrzymać. To już nie mówię, że takie włosy jak ja mam teraz, to były za długie. Dostałem dychę, trzeba było lecieć na ulicę na pętlę starą w Bronowicach, żeby się oszczyc. No, dawał tak popalić, że głowa boli. No a potem wiem, że byłem śledzony na pewno przez pana inspektora, się nazywał chyba Kąsiorek, który mieszkał chyba na Rzeżniczej,
Bo jak jechałem potem do pracy, to jeszcze po skończeniu szkoły, to widzę, że byłem obserwowany przez towarzyszy z Królewskiej. Dziękuję. A to jak mówię, albo Bojacka przyjechali na drugi dzień po mnie na Mogilsko, czy być na Mogilskiej. Czy nie wiem, czy na Królewskiej? Ja byłem na Mogilskiej, bo to wieczór byłem, bo mnie przyjechali i to było na drugi dzień. Jechałem na Królewską. No i tak absolutnie tylko anegdotycznie to było coś takiego, że się na tym Ogilskiej chodzę tam do liceum, pięć osób jeszcze oprócz mnie takich pysiorów było i nie polityczni to byli mieli. To na pewno nie polityczni. W każdym razie słyszę za ściany, jak ktoś gwiżdże groszki Demarczyk, tak, ja wiedziałem, że tylko Jacek to może, więc walem ściadł, Jacek! Mówi, że no i co, to? Mówię, brat tam siedzi. Dobra rodzina, palisz? Także to było anegdotyczne, ale mniej przyjemna była sytuacja taka, jak już byłem przesłuchiwany, tak było z toaletu, że w ogóle na początku musieli mnie wpuścić. Zamknęli mnie tak na 2 godziny, siedziałem zamknięty w pustym, bez biurka, bez niczego. Powiem to panie pamiętam. I tak co? Po 2 godzinach przyszedł śledczy, ja nie wiem, czy to prawda, nie wiem, ale śledczy. Tu, co dla mnie każdy proszę. No i teraz też, w każdym razie. I przyszedł teraz na, no, potem mówię, że to do elektryczny i zaraz tu przyjdzie. No i nie przyszedł. Przyznam się w rogu, powiedziałem nie, to nie, dałem się, myślę, że wy słyszycie i poprzygnali, tak, zresztą z dużą radością. I w każdym razie, a potem padł ten i chwycił mnie za szyję, żeby się przyznał i chwycił mnie tak za szyję, że mnie do tego okna, no, takie wysokie, żeby tak podniósł. I mówi, przeklinał bardzo, mówi, a brat mi się przyznał i wychodzi. Ja patrzę, Jacek właśnie faktycznie idzie, a ty, że go zarobił, zobacz, to inna sprawa. Brat się przyznał i ten, ja mówię, nie mam nic do powiedzenia. A ten zaczął mi mówić takie straszne, ohydne rzeczy, że jestem niepełnoletni, tak mnie zamkną, to mi będą pchali to i takie różne inne rzeczy. I tak tego nie zapomnę, tu muszę wam powiedzieć, że pierwszy raz poczułem strach. Taki, naprawdę taki strach, konsekwencji, jakie mogą być takie nieprzyjemne bardzo. No ale tak odczekam, potem z dołu godziny się trzymał go i potem wypuścił. Krótko, no jak dzień wcześniej już wiedziałem, że będę aresztowany, bo poszedłem na piwo z kolegą z 8 liceum. Ja wtedy byłem w 15 liceum. No mój wiesz, jaka szczepca wczoraj była u nas w szkole, Jasia Jarosza zamknęli. Ja już wiedziałem. Także na drugi dzień nie poszedłem do szkoły, powłóczyłem się po Krakowie. Jak przyszedłem koło południa, wlazłem, a już zobaczyłem tylko takie nóżki sterczące z szafy, no tam reszta ciała tego SBK to była tam grzebał po prostu i wyrzucał wszystko z szafy na środek mieszkania. I tyle, jedna nieprzyjemna sprawa, że przez 2 noce, jak byłem trzymany na Mogilskiej, no to nie było tego wielkiego budynku, tylko były baraki takie, no to byłem w celi z mężczyzną, który zamordował swoją teściową i był absolutnie zwariowanym człowiekiem. Po prostu całą noc siedział koło mnie, się kiwał i coś tam sobie do siebie gadał i bałem się po prostu, że mnie też stuknie. Pomyśleć, że ja jakoś do teściowej jestem młodym. To tylko tyle, no i oczywiście przesłuchania, no co wiadomo, że to ileś tam godzin pełne upokorzenia i tak dalej, no bo człowiek, kim był człowiek, był młodym człowiekiem, to były stare wyjadacze. Troszeczkę człowiek się tam na kryminał nauczył, na jakieś tam
Pierwszy miałem już, jeszcze mogę powiedzieć, to śledztwo odnosiłem tylko też dlatego, że jak miałem 16 lat, tośmy z bratem ukradli flagę z obozu harcerskiego, nas policja w Jeszczarach złapała, przesłuchiwali nas chyba 8 godzin i już miałem doświadczenie, bo tak. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o samym to chciałbym tylko to, co chciałem powiedzieć, że teraz młodzież w tym wieku, co myśmy byli, bo to jest światowa młodzież, jeżdżą za granicę, jest luz, plus, wszystko, wiadomości. My byliśmy dziećmi we mgle, w pewnym sensie. Historia tak, patriotyzm tak, ale ogólnie to człowiek był dziecko we mgle, to inny czas. Naprawdę absolutnie inny czas. No oczywiście, to jak powiedzieć, ja to jestem bardzo, absolutnie. Ale słuchajcie, hipotezą w historii jest to, że nie ja cały czas myślałem, że kto nas mógł wydać, nie? A to tak, przecież naprzeciwko naszej ósemki, bo ja tam nie chodziłem do szkoły, był blok policyjny, gdzie był szef ZOMO, nasz kolega, który ma, żeby chodzili do podstawówki, mogły stawać. Jurek, no to nie mówię o Libanie, o Szczerku, nie, tam, no też, o koledzy na świecie. Tutaj była cisza, zachowywali się elegancko, a strzelał to inny, niesamowity. Pichot w historii, kurczę. Byłem przekonany, że na pewno ktoś to nie. Ja już nie miałem takiej styczności, bo byłem w innej szkole, nie? I tam byłem w Krakowa i tego, a tutaj obstawali, mieli z okna wszystko. Ale ósemka to była kuźnia. I jeszcze, jak ile mieli to się, 100 metrów. Od ciebie, nie? A do mnie tam 150. A no zapewne jeszcze a propos Józefa Cyrankiewicza, to on czasami podobno, ja nie pamiętam tego, ale o tym mówił, że chyba ze dwa razy była ekipa pod moim blokiem, bo obok w klatce mieszkał jego kolega, z którym był święcim, poświęcimy razem, pan Kowalczyk. No. I przyjeżdżał, ekipa się zatrzymywała, leciał do trzeciej klatki na trzecie piętro. I tam za nie wiem. Do kolegi. No, ja tak, to można to... było na Taszyńskiego rozrzucić ulotki, też by kiedyś. Ja pamiętam po prostu, jak weszło trzech dryblasów, takich na 80-90, do mieszkania i to było w nocy. To było gdzieś po godzinie 11 w nocy. No i mojego brata chcą zabrać i oczywiście od razu mówią, że mnie też. No a mama po prostu pyta się, a nakaz jest? No okazało się, że mają nakaz na brata mojego. No i po prostu mama stanęła przed nimi. To ja właśnie nakaz na jednego syna, to jednego mam mogę dać, drugiego mam nie dać. No i po prostu wzięli brata i znaleźli się na Montelupie. I potem dostał po prostu poprawczak. Dopiero po 3 miesiącach został odmówiony. Dokładnie nie będę za niego mówił, no nie ma go w tej chwili, więc nie chcę podawać pewnych rzeczy bez jego życia. U mnie było podobnie, też późnym wieczorem, gdzieś koło 10 weszło trzech panów, oczywiście pierwsze to do moich rzeczy, książki, wszystko przekopali, wiadomo, wszystko na podłogę. Następnie zostałem przewieziony na ulicę Królewską, podobnie oczywiście jak tutaj kolegę. Zostawiano mnie na jakiś czas, później krzyczano na mnie, przyznaj się do wszystkiego, twoi koledzy się przyznali, to tylko ty jeszcze podpisz to i wyjdziesz. No, różne takie techniki stosowano. W ten czas się zaczęła ta prawdziwa trauma, kiedy zostałem przewieziony na ulicę Montyską i prawdopodobnie w tej samej celi byłem z tym facetem, który tą teściową gdzieś tam zamontował, no to w ten czas dopiero przeżyły mi ciarki. Po raz pierwszy nie przestałem nocy. I tak zaczęły się przesłuchania. Trwały one dosyć długo, bo codziennie zostałem takim więźniarką przywożony na ulicę Królewską. W
prowadzony różnymi labiryntami, tam tymi piwnicami do jednego pokoju, potem przewożono mnie do drugiego pokoju, znowu do samochodu, włożono mnie w 4 godziny, 2 godziny po mieście, potem z powrotem na ulicę Królewską i na wieczór, musiała być noc, bo już ruchu takiego nie było, tramwajowego ani autobusowego na Mogilskiej i tam do kolejnej celi. Wielokrotnie miałem takiego pana, który tam starał się być moim przyjacielem, wypytywać mnie, że on pewnie się zakradzie, że on nikomu nic nie powie, ale przyznaj się, że to już zależy tam za kogoś będzie. No i to trwało dosyć długo. Następnie przewieziono mnie do Brynowa, do takiego domu poprawczego. Katowice Brynów, niedaleko widziałem właśnie piękną willę pana Gierka, tak, bo mi ten policjant powiedział, widzisz, tu Gierek mieszka. No, nic nie widziałem, bo mur miał chyba 4 metry wysokości. I po tym wożeniu oczywiście cały czas byłem skuty. I przewożono mnie z dworca głównego. No i taka jedna pani tam pyta się tego właśnie milicjanta, a za co? On mówi, a bo politycznie, nie? No to jedna wyciągnęła tam jakąś butelkę wody i dała mi się napić. To był jeden taki przyjazny odruch i następnie z Katowic przywieziono mnie z powrotem do Krakowa. Szukano dla mnie różnego miejsca w różnych domach dziecka, ale ostatecznie wylądowałem na Piaskach Wielkich. Tam prześpiewamy 3 miesiące, po czym zostaliśmy zwolnieni i po jakimś czasie zostali na rehabilitowani w jakimś tam stopniu, prawda? No to znaczy, że wszyscy zostali wydelegowani ze szkół, no i bez możliwości ukończenia nauki, bez możliwości zajmowania matury, no tak później to już trwało dosyć. Nasze represje, na studiach nie skończyłem, przenosiłem się z jednego uniwersytetu na drugi, no ale w końcu z akcji dowiedziałem, że do 92 mnie obserwowano, także byłem wyjątkowo szkodnikiem. Dziękuję. To tutaj tylko jeszcze dodam, że Juliusz Kisielowski formalnie nie dostał, nie otrzymał nakazu postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Bo Krzysztof Krasiński otrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, a tu był przetrzymywany w różnych miejscach, przewożony Kraków, Katowice, bez postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Ja zostałem zatrzymany na terenie 8 liceum. Zostałem poproszony do pokoju nauczycielskiego, a tam już nauczycieli nie było, tylko stali panowie smętni i to, ja wiem, ilu ich mogło być, 5, 7. No, zapytali o nazwisko. Tak, to ja. A to ja mówię, a to pójdę po teczkę. A to nie, nie. Tutaj się zgłosił nauczyciel PO, który przyniósł teczkę. Ja wyciągam rękę, a to nie, też już nie wolno. Teczkę dla mnie. No, sprowadzili mnie na dół do szatni. Tam rzucili hasło bić go. Tutaj nie będę powtarzał wszystkich wyrazów. No i rzeczywiście zaczęli mnie układać pięściami, ja schroniłem się w róg, także głównie dostałem z pięścią w głowę. No jeden zakomenderował nie bić go, zrewidować. Przeszliśmy do szatni, ubrałem się, wychodzę, a tutaj za filarem przed liceum stoi jeden pistoletem maszynowym przewieszonym przez szyję. Ten
ci, którzy mnie wyprowadzali, nie trzeba, nie trzeba. No to ten pistolet maszynowy schował pod płaszcz. I prowadzą mnie do samochodu, a samochody stały na ulicy Grzegórzewskiej, przed ósmym liceum. Prowadzą mnie do jednego samochodu, nie tym ma jechać. Prowadzą mnie do drugiego samochodu i dopiero ten samochód ruszył. Jeszcze tam dowódca mówi do kierowcy, tylko ostrożnie. I przejechaliśmy na 18 stycznia, na 18 stycznia, na dzisiaj Królewska. I tam mnie zaczęli przesłuchiwać. No ja tutaj udałem zdziwionego, w ogóle o co chodzi. Więc mówię, że to jakaś pomyłka. No i tak utrzymywałem do północy, że to pomyłka. No i tutaj pokazali kolegę z klasy, Jacka Jarzynkę. No to ja mówię, tak, to kolega z klasy. No ale po koło 12 słyszę, że między sobą rozmawiają, że pojechali na rewizję do mnie, do domu. I od razu mówią, że wiemy, że masz broń ujawnić, bo cały pakiet ze drzew. No to ja myślę, po co mają zdzierać pakiet. Jak mówię, że jest pistolet w regale za książkami. Więc zebrali też tę praskę do drukowania. No i zaczęły się przesłuchania, głównie mnie przesłuchiwali w nocy. Chciałem to jakoś zamęsić do niewielu osób, no ale jakoś nie udało się to zrobić. No przesłuchiwanie byłem na 18 stycznia. Nad ranem przywozili mnie do aresztu na Siemieradzkiego. Po kilku dniach zostałem przewieziony do więzienia na Montechnik. I tam to już byłem przesłuchiwany dzień. No cóż mogłem, no ja wiedziałem o wszystkim. Tu muszę powiedzieć, że nie dowiedzieli się do końca ani struktury tej organizacji, ani kto właściwie za co odpowiadał. No, część osób poprzyznawała się do tego, co robiła, ale całości obrazu, no to oni do końca nie mieli ani struktury tej organizacji, ani kto za co był odpowiedzialny. No, w sumie przesiedziałem 16 miesięcy. Po 16 miesiącach zostałem zwolniony. Poszedłem do pracy do krakowskiego przedsiębiorstwa instalacji sanitarnych, elektrycznych i uczyłem się lisa pieczonym. No, później, jak się okazało, uczyłem się bardzo dobrze. No nie wiem, jak się wstydzi się przyznać, ja lubię prymusem. Tam wtedy było takie prawo, że każdy liceum, każda szkoła średnia miała prawo wytypować najlepszego ucznia na studia bez egzaminu. Także zostałem wytypowany za bardzo dobre oceny w ciągu nauki, jak na maturze, na studia bez egzaminu wstępnego. Studiowałem historię sztuki i filozofię. No i tutaj przyszedł następne zaangażowanie, czyli studencki komitet Solidarności, ale to już inna historia. Ponieważ musimy już kończyć, to jeszcze tak zapytam na koniec panów krótko. Wobec konsekwencji tego, co tam się wydarzyło później w pana życiu, czy było warto to wszystko? To może zacznijmy. Warto było. No nie ma tak kwestii. Nie ulega kwestii.
żadnych. No. Żeby jeszcze dzisiaj się lepiej działo, to by było dobrze. No, tak. Nie ma dwóch zdań. Zgodni jesteśmy z tym, że można było liczyć wtedy na młodzież polską. No, pomimo tych wszystkich rzeczy, które żeśmy tu przeżyli, te konsekwencje jednak, no, was dotknęły na pewno więcej. Jesteśmy dzieci jeszcze, to jest już mówiłem o tym. Już mówiłem o tym. Natomiast... Jeszcze nikt się tak nie zaczynał, jak my. No, nikt tak wcześniej nie zaczynał jak my. To rzeczywiście, jeżeli na Krakowie tyle, że tak powiem, tomów zrobili. Przyznam się tak trochę pół żartem, pół serio. Ja nie znam tych dokumentów wszystkich, które, że tak powiem, wyprodukowało, ale po ilości tomów, po tym wszystkim, to znaczy, nawet jestem im w tej chwili trochę wdzięczny, że można coś zobaczyć, co się robi, bo już czas robi swoje i wiele rzeczy umknęło. Nie mam satysfakcji, żeby się im tyle pracować. To jest raz jedna, ale druga sprawa poważniejsza, to robiliśmy to nie wierząc, że padnie komuna. Nie były takie czasy jak Solidarność, jak 10 milionów za każdym obywatelem szło. I nie wierzyłem, że ten ślad, który zostawiliśmy, to było bardzo ważne. No i szczęśliwy jestem, że od perturbacji teraz, bo dopiero teraz od niedawna, czyli od niecałych 2 lat, dopiero mam elementarne poczucie sprawiedliwości, jakieś elementarne, jeszcze może nie do końca wspomniane. Jeżeli dołożyłem do tego może nie cegiełka, ale na kamyczek, jakiś ziarnko piasku, to czy jest tego absolutnie satysfakcja? Widziałem w oczach moich rodziców, że było warto. Oczywiście było warto i gdyby to było jeszcze raz, to by się powtórzyło na pewno. Ja jeszcze mam jakiś moment. Natomiast mogliśmy zachować się tak jak wszyscy, prawda? Mogliśmy się zadekować, mieć spokojne życie, spokojne posady, a powtórzylibyśmy to na pewno. Ja w stanie wojennym, sam wojennym nie przeczytał, wróciłem. Wigilię, 2 dni czy 5 dni, ją wróciłem i od razu do działalności. Wszystkie zamieszki w Hucie były. Od Krakowa się zaczęło. Wszystkie, co były w Hucie, aż nie raz nawet złapali, to uratowało mięso. Papiery wariackie z domu waletu, bo się broniłem przed wojskiem, bo mnie chcieli wrócili mnie ze szkoły do wojska zabrać. Wylądowałem na Babińskiego i jeszcze udawałem, a może nie udawałem też. No, od siebie mówiąc, to, no to był, w jakimś sensie uznaliśmy, że to jest nasz obowiązek, że musimy w tym gronie zaprotestować, bo to, muszę powiedzieć, była to grupa nadzwyczajnej młodzieży ze środowisk Armii Krajowej, bardzo wielu było. I ten antykomunizm, to było, to dla nas, musieliśmy to jakoś wyrazić, że cały czas no, chodziło nam o Polskę niepodległą. Muszę się przyznać, że ja nie za bardzo wierzyłem, że doczekamy upadku reżimu komunistycznego, ale mój tata, żołnierz Armii Krajowej, wierzył, że doczekamy. I te represje, jakie spadły na nas, bo niektóre osoby nie dostały się na studiach, tutaj wymienię takiego bardzo zdolnego człowieka, Lecha Wojakowskiego, jeden z najbardziej uzdolnionych ludzi, nie dostał się na studia na Politechnice. Zwłaszcza jego ojciec był bardzo rozżalony. No, wiązał to z działalnością syna tej organizacji.
także Celina na Kuba, że została się na studia filologiczne. Józef Kisielowski dostał się, ale nie skończył, próbował. A tu jeszcze pierwszego i też z 8 liceum wyrzucili, przeniesiony do 13. Grażyna Langner wyrzucona z 8 liceum, a też aresztowali na terenie liceum, wyprowadzili z liceum. Andrzej Tyranowski z technikum mechanicznego, wyrzucony z technikum, no, pozwolono mu kontynuować w zasadniczej szkole zawodowej naukę. Także dużo. Stanisław Mieścikowski, wyrzucony z technikum, zdał egzamin do drugiego technikum, nie został przyjęty. Powiedzieli mu wprost, że w systemie dziennym nie może kontynuować nauki. W wieku 16 lat był młodszy, poszedł do pracy i wiedzę, wykształcenie zdobył w systemie wieczorowym, zaocznym. Także Adam Polak wyrzucony ze szkoły, to musieli interweniować w kuratorium, żeby zezwolenia kuratora, żeby z powrotem był przyjęty. Wiele osób to poddano inwigilacji przez całe lata, a formalnie przez 2 lata to był dozór prokuratorski. I no, mimo tego wszystkiego to ustaliliśmy, że no, mamy obowiązek. No, dla nas wzorem była młodzież żakowska, bataliony harcerskie. I tak właściwie ta nasza organizacja tak właściwie miała być harcerską. No, bardziej wzorowaliśmy się na batalionach harcerskich Armii Krajowej, chociaż Stasiu Gęsikowski no, właśnie chciał wprowadzić taki system harcerski Baden-Powella. Przybyliśmy jedyni, no tutaj przejrzałem taki artykuł, okazuje się, że w latach 1966-70 Służba Bezpieczeństwa zlikwidowała na terenie całej Polski 73 podziemne organizacje i aresztowali ponad 550 osób za działalność konspiracyjną. Z tych 73 organizacji próbowało, wydawało jakiekolwiek ulotki czy czasopisma nawet, bo taka organizacja Ruch Andrzeja Czumy wydawała czasopismo. 9 wydawało tych podziemnych organizacji ulotki czy czasopisma. Tutaj jeszcze dodam w czasie tej rewizji u państwa Krasińskich, to nie zorientowali się, że Krzysztof miał przygotowane części do budowy radiostacji. Także mieliśmy nadawać na programie telewizji. On mi to tłumaczył jakoś tak nie za bardzo, ale nie zorientowali się, że no, to są części do radiowej stacji nadawczej. I na pewno to, co tutaj Marek mówił, jeden i drugi, jeśli no, naszą działalnością przyczyniliśmy się w jakimś tam stopniu do obalenia systemu komunistycznego, po prostu to na pewno warto było, bo tutaj no, największą rolę w obaleniu systemu komunistycznego no, to miały jednak pielgrzymki Jana Pawła II, a zwłaszcza ta pierwsza z 79 i powstanie ogromnego ruchu Solidarności. A ja mam pytanie. Teraz czas do pytania z sobą. Proszę.
Nie wiem, czy mi umknęło, czy po prostu panowie nie wymieniali, czy doszło do konfrontacji panów z tą osobą, czy z tymi osobami, które was wydały i czy właśnie, czy coś wiecie na ten temat? No, tutaj, jak już wspomniała pani minister, nawiązaliśmy kontakt z taką organizacją z Krzeszowic, Rezerwa Armii Polskiej. I ta, i dzisiaj myślę, że była to no, organizacja założona przez kontrwywiad wojskowy, bo oni tak coś dla dorosłych mieli, jakiś tam operacyjny wywiad, a tutaj zorganizowali właśnie organizację młodzieżową Rezerwy Armii Polskiej i z chwilą, gdy nawiązaliśmy kontakt z nimi, no to już wszystko było wiadome. I muszę powiedzieć, że Służba Bezpieczeństwa nie radziła sobie z oszukaniem nas, z aresztowaniem. Bo tutaj nawet przez jakiś czas zabrali prowadzenie tej sprawy w Służbie Bezpieczeństwa w Krakowie, tylko sam wiceminister spraw wewnętrznych z Warszawy kierował operacjami przeciwko armii, wyzwoleniami. Myślę, że jak oni przez kilka godzin dobrych nie wiedzieli, kogo aresztowali, jak na przykład mnie, przez kilka godzin nie wiedzieli, że aresztowali jak najbardziej właściwego człowieka, że mogłem im wmawiać, że ja to nie jestem ja, że to pomyłka, to później się bardzo denerwowali. I mówili, jak jeszcze raz tutaj powie, że to pomyłka, to ty tak i owak, co się zatłuczemy. No ale przez kilka dni myślę, że to po prostu kontrwywiad wojskowy dał nawet i adresy, że oni zamykali po prostu, a to było spowodowane tą akcją chyba z 26 lutego. To była taka ostatnia akcja przeprowadzona ulotkowa. Nauki Floriański, przeprowadzona na znak Solidarności z wówczas skazanymi taternikami w Warszawie, czyli tymi, którzy przez taty przemycali literaturę wydawaną za w Paryżu i w Londynie, książki emigracyjne i czasopisma. Więc oni zrozumieli, że no, ta akcja będzie kontynuowana i otrzymali rozkaz zlikwidowania tej organizacji. I w roku 70 zlikwidowano też organizację Ruch. Jak myślę, oni sobie, władze ówczesne zdawały sobie sprawę, że no, zaczyna wrzeć w tym kotle, jakim jest społeczeństwo, że no, może dojść do jakiegoś wybuchu i tego rodzaju organizacje no, chcieli zlikwidować, żeby nie zadziałały no, w sytuacji kryzysu. Ja chciałem zapytać, bo tutaj w trakcie panów wypowiedzi padały również informacje o dziewczętach, które z nami współpracowały. Ile osób w ogóle liczyła organizacja? Organizacja liczyła ponad 30 osób. Przy czym część osób na przykład zaprzestała działalności, przychodziły nowe osoby. Także no, był pewien taki ruch. Także ponad 30 osób to była grupa no, już wyspecjalizowana z podziałem na drużyny, sekcje. No i z podziałem w kierownictwie na sprawy techniki, przygotowania akcji, no była akcja edukacyjna, skarb, no i to, co stała była służba też i wywiadowcza, gdzie no, chcieliśmy jednak wiedzieć, co oni, jakie działania przeciwko nas podejmują. No głównie to polegało na rozpoznaniu w terenie
co obstawiają, jakie osoby. I na tym to polega. To jest sympatycja. No tutaj muszę powiedzieć, że te ulotki, to one rozchodziły się nie tylko, jak się później dowiedziałem z akt, ale i gdzieś tam wędrowały Opole, Sucha Beskidzka, tam miejscowe komendy powiatowe nakazywały prowadzenie śledztwa, no skąd te ulotki się tutaj znalazły i to wszystko. Zaraza się rozprzestrzeniała. A to się ja policzył i pokazywał tam rozprzestrzeniała. Że tam, który kolega znalazł ulotkę przypomniał. No to ulotki była niesamowita sprawa, która największą propagandę robiła. No mówię, apel o Gerardia. Sam wierzyłem wtedy, że tuż karabiny trzeba szykować, czołgi będą. Ale no to brzmiało jako bardzo poważnie. No tutaj, muszę też no, przekazać podziękowanie dla zupełnie nieznanej dziewczyny, która widać zebrała chyba, nie wiem, czy pod Paranami, czy może gdzieś gdzie indziej i te ulotki rozdawała po prostu na ulicy. Mieli rysopis, no bo uciekła, nie schwytali jej. Także no, dziękuję tym wszystkim, którzy pomagali w tej akcji. Także był też kolportaż w kawiarni Ratuszowa. Tam okazało się, że zamknęli panie z szatni. Podejrzewały, że to one. Tutaj no, wiele osób, to muszę powiedzieć, że akcja no, przeciwko komunistom, wystarczyło, że coś robimy przeciwko komunistom, od razu było dużo chętnych. No, w czasie przesłuchania zapytali mnie, no, ale jak to tak, webowaliście? No mówię, no do walki z komunistami nie było kłopotu, wszyscy tylko to chciał. Jeszcze dodałem, no i tak was lubią właśnie. No tak to wyglądało, także dziękuję tym wszystkim, którzy... Sposobienia ogromnego mieliśmy zajęcia za 8 liceum, nie pamiętam, czy tam było Szczynica, czy było Wyścigi. Rzucaliśmy granatę, rzucaliśmy jakieś tam próby strzelania, z czegoś nie pamiętam, ćwiczenia takie jakieś obezwładniające i tak dalej. Wtedy tak. Mi się wydaje, że tam na terenie szkoły nie ktoś może być się... Tak, w Panej Margarynie, nie? Czy, tak. Tam była Szczelnica. To kiedyś. Był pierwszy PO, nie przypomnę. No, była Szczelnica. Była na tym, gdzie liceum była. Tak. Tam zastrzelono dziewczyny. To był 65 rok. Wypadek. Wcześniej. Nie, ona nie. Rok po mnie była. Dziewczyny tam to... Przez przypadek. No. Ona była rok chyba niżej. Tak, ja muszę powiedzieć, że cały ruch antykomunistyczny, bo nieraz są takie zarzuty, że ludzie byli bierni, więc ja mówię, że w partii było 2 miliony partii, w PZP, że to ja mówię, ale odmówiło zapisania się do tego PZPR-u ponad 20 milionów. Także największy ruch oporu przeciwko komunistów to był ruch oporu bezpartyjny. Bo tutaj muszę młodzieży wyjaśnić, że wystarczyło zapisać się do partii i już się otrzymywało stanowisko. No, robotnik od razu zostawał brygadzistą, w jakim czasie mógł zostać kierownikiem. Niekoniecznie musiał mieć pojęcie o pracy. Ja miałem akurat tak, że próbowano mi tylko warunkiem, że będę tam kandydował. Powiedział, że nie zapiszę, że tutaj kandyduj, bo i na zebraniu. Tu się ten dyrekcjer ludzi od teatru, ono się łączyło, chyba się łączyło z mieszkaniem i z tej miejscu o samolot. Także dla swoich, kto mieli i etaty na uczelni, wystarczyło się przyczyn. Muszę powiedzieć, że no, nasza działalność, którą ja to określam, całą tę
aspiracyjną organizację, wyrazu sprzeciwu jako ruch, antykomunistyczny ruch oporu, bo w latach 40. czy 50. to był opór zbrojny, powstanie zbrojne w latach 45-47 przeciwko okupacji sowieckiej, przeciwko postanowieniom Jałty. To był po prostu antykomunistyczne powstanie. I to było później, do lat 50. To byli ludzie, którzy no, przy użyciu siły i broni walczyli z komunistami. Po 56 do 89 nie było takiej motywacji, nie było moralnego uzasadnienia, bo zmienił się system komunistyczny. To już nie był ten system, który masowego terroru, gdzie w latach 40. 50. zamordowano do Stalina i Peru ponad 20 tysięcy osób w wyniku wykonania wyroków śmierci, zamęczonych w czasie przesłuchania, w więzieniach. Ponad 250 tysięcy ludzi było aresztowanych z powodów politycznych w latach 44 do 54. W sumie więźniów było, i to też liczba ciekawa, ponad 700 tysięcy. 1/3 z tego przez ten cały czas to byli więźniowie polityczni. My działaliśmy w czasie, gdy już był system złagodzony, który raczej był nastawiony na zmianę mentalności, na zmianę ducha. Dla mnie najbardziej oburzający w propagandzie komunistycznej był atak na kościół, na religię. To było ta propaganda przeciwko kościołowi. To było dla mnie no, coś bardzo odrażającego i coś, co wywołało mój sprzeciw. No bo nie to chodzi o duże człowieka. Chodzą w kościół, chodzi o człowieka duże. To mi najważniejsze. To mi najważniejsze. To mi najważniejsze. Potem już rozkazało spojrzeć, co bez władza, jak jest rosyjski obraz. Niszczyli rodzinę, niszczyli religię i im co zostało. Putin został. Ja chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować moim prelegentom wszystkim za przybycie, za to, co Państwo robią. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu za wszystkich głos.